Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie w 10. odcinku sezonu trzeciego kartkówek. Dobiliśmy do półmetka. Wczorajszy challenge, jaki wystosowałem, nie zdał egzaminu. Niestety większość z was wytypowała duły prawidłowo, chociaż nie było ono z drugiej strony tak trudne, no ale sprawdźmy, z jakimi duchami się mierzyliśmy, no i czy faktycznie wszyscy mieliście rację. Pierwszy demon, oczywiście to był demon, zahantował dokładnie po minucie 6 sekundach 26 setnych, przynajmniej tak według mojego stopera. Także tutaj odpowiedź była ostatecznie oczywista i nie było tutaj zbytnio problemów. Zobaczymy, jak pójdzie z duchem numer 2. Zobaczymy, czy przysporzy nam więcej problemów. Czy przysporzył, bo wy to zobaczycie w kolejnym odcinku. Nevermind, to był demon. Revenant, było to dosyć oczywiste. Mógł być to mimik i tylko i wyłącznie mimik turbowolny, kiedy był na dole, kiedy do nas dochodził. A jak tylko wyczuł moją latarkę przy Wyspie Kuchennej, no to dostał turbo sprintu. Sprinta, który no, mógł mnie tutaj kapnąć. Także Revenant, a wcześniej demon. Zobaczymy, jak sobie poradziliście. Myślę, że tutaj aż tak trudno nie było. Tak jest, był to demon, hunt po minucie 6 sekundach chyba. Mówiłem to, wydaje mi się, w podsumowaniu, jakby w odpowiedzi. Drugi to Revenant, też tutaj nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. Gratulacje dla wszystkich. A dzisiaj? Dzisiaj zrobimy jeszcze coś innego. Podwyższę wam jeszcze poziom trudności, zobaczymy, czy sobie poradzicie. Test oczu. Słuch wyłączamy. Zobaczymy, czy po samym wzroku będziemy w stanie ocenić, jaki to będzie duch. Zapraszam do zabawy. Dzisiaj jeden duszek na Tanglewoodzie, więc może być ciekawie. Łapeczki w górę, komentarze są dla was, tam typujecie duchy. W opisie linki do Discorda i do Twitcha. Dziękuję za wszystkie subiki. Do zobaczenia na Tanglu. Lori. Mamy Lori. Mamy krucyfiks IMF, czujnik ruchu. Wy nic nie słyszycie. Ja słyszeć będę, więc będę tutaj miał nad wami małą przewagę. Zobaczymy, czy tym razem uda mi się was poskromić. Wezmę czujnik ruchu. No i zobaczymy, czy na podstawie samego wzroku jesteście w stanie ocenić, czy duch jest szybszy, czy duch jest wolniejszy. Mogę wam tylko powiedzieć, że jest tutaj. Rzucił czymś. Sobie rozstawię czujnik. No sound challenge dla czatu. Dla widzów. Dla YouTube'a. Zobaczymy, czy podołać. Mamy hunta. Smacz. Bo blisko. Okej. No ciekawie. Tak myślę. Sól. Ale weźmiemy tym razem sól tutaj. Drzwi dotknął. Muszę zdążyć po smacza jeszcze. No to weźmiemy dwa smacze. Dobra. Hop.
Nice bone. No i zobaczymy, co nam tu pokaże. Dosłownie pokaże. Okej. Okay. Interesting. Przypominam sobie, jak ja grałem moje No Sound Challenge. Gdy czat wszystko słyszał, ja nie słyszałem nic. Role się odwracają. Dobra. Nie będzie łatwo. Będę musiał użyć tego szumoru. Ciężki duch. Teraz zdjęcia mamy. Dobra, to mogę wyłączyć. Na razie. Dobra, damy ci smadza jeszcze raz. Oh, you bitch. You bitch. You bitch. Kok. Na koko, gdzie drugi kok? Drugi kok zniknął. Tu jest drugi kok, ale tutaj... Tak zrobimy. Tak zrobimy. Do posmażola. Zapalniczka tu. Wydaje mi się, że się gdzieś przeniósł. Mogę wam powiedzieć. Coś tam rzuca. Zobaczymy. Okej. Dam wam jeszcze jedną szansę. Weźmiemy to, bo to i tak potrzebujemy. IMF jeszcze muszę zrobić. Kurde, znowu korki. On aż tam rzuca. Tu jesteś? Bę!
Unlucky. Antuje. Dobra. Aha, drzwi. Szybko korki chciałbym włączyć i wrócić tam. Ty łajzo jedna mała. Nie przejęła się moim krucyfiksem. No jestem ciekaw, co będziecie typowali. Dobra. Muszę tego kruca przestawić trochę. Tak to zrobimy i nawet dam go tu. Zobaczymy, co ona na to. Podejrzewam, jak musicie się dziwnie czuć, jak ja nic nie mówię i jest taka cisza cały czas. Obrazek spadł. Tak, spadł mocno gdzieś głęboko, że IMF nawet przestał. Zrobił pip i przestał, bo gdzieś tam zapadł się. Muchnął mi. No i dobra. Myślę, że tyle, co powinniście wiedzieć, to wiecie, a raczej myślę, że jesteście w stanie wykluczyć większość duchów nieprawidłowych. Więc ja wytypuję, ja myślę, że wiem. I zobaczymy, jak wam pójdzie. Oczywiście typujcie w komentarzach. Odjeżdżamy, widzimy się w zakończeniu. Moi drodzy, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie robiliście, ale mam nadzieję, że daliście sobie radę. Wytłumaczyłem dobrze w podsumowaniu, które pojawi się jutro, między jakimi duchami mogliście wybierać. No i tyle. Zapraszam do zabawy. Jeśli wam się podobają takie inne challenge, dajcie znać, jestem ciekaw. Mało kto się pod ostatnim odcinkiem wypowiedział, czy im wam się podoba, czy nie, więc zapraszam teraz, czy chcecie troszeczkę takie trudniejsze też rzeczy poruszać, czy też nie. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję bardzo za wszystkie łapeczki, za suby, za komentarze. W opisie macie linki do Discorda i do Twitcha. Ja już nie przedłużam, życzę wam spokojnego wieczoru i do usłyszenia.